Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Moi kochani. I czeka nas ponownie, o Boże, zwiedzanie tutaj mrocznych tuneli. Oh my god, jakieś muszle. Czy ja nie mogę stąd wyjść z powrotem? Nie podoba mi się tu. No cóż, jest tu strasznie ciemno. Nie da się tu zapalić światła, albo chociaż latarki. Jak miło, dziękuję. Właśnie ja tak myślałam o latarce. Tak. Jackie, come in, Theta. What? I can't. Where are you now? Jackie, I'm at the shuttle, but it's not looking good. The lights flicker like mad. I think the power regulator is broken. I have to fix it. I don't want to get stranded halfway to Theta. What was that? I can't hear you. Don't worry, I'll fix it. Somehow. Aha. Super, czyli coś tu nie działa. Okej. Okay. Jak zwykle, no coś nie działa i musimy pewnie to naprawić. Mogę wejść. Co tu jest? Jest jakaś notatka ze śrubkami. Okej, okay. I jakiś tablet chyba. Najlepszy był, to był ten, gdzie drzwi magicznie się otworzyły, nie było ścian i Wicek wypadł poza mapę. O Boże, Wicek bugował grę. tak, Kacperek, będzie z tego seria na YouTubie. Tylko, że tak powiem, muszę się trochę ogarnąć z innymi seriami, bo no, byłoby tego trochę za dużo w obecnym stanie. Ale będzie z tego seria, na 100%. Dobra, co tu mamy? Lista ładunkowa. Moment uderzenia. O, matko, jaka długa notatka. 12 stycznia o godzinie 5.13 kometa Telos uderzyła w Ocean Spokojny. Jest to jedna z największych kosmicznych kolizji w historii Ziemi. Wszystkie dowody wskazują na to, że powierzchnia została kompletnie wyjałowiona i nie jest w stanie podtrzymywać życia. Okej, czyli uderzyła w nas kometa i dlatego się zrobiło tak, jak się zrobiło. Unikalne położenie Patos 2 zapewniło niezrównane bezpieczeństwo naszej załodze. Odnotowano niewielkie uszkodzenia, ale nikomu nie stała się krzywda. Najbardziej ucierpiały powierzchniowe i pogodowe stacje komunikacyjne na bezzałogowej platformie Omega, co zważywszy na okoliczności jest małą stratą. W Tecie zostanie zwołana narada kryzysowa w celu przedyskutowania przyszłości Patos 2, a w efekcie całej ludzkości. Więcej informacji wkrótce. To jestem ciekawa, czy w takim razie oni wiedzieli, że będzie uderzenie tej komety i zaczęli już wtedy budować te stacje podwodne, czy te stacje powstały po uderzeniu. Tylko, że jak po uderzeniu, jeżeli powiedzmy większość ludzkości umarła, no to tak trochę średnio. Tak, tak, ta gra ma kilka bugów. Ciekawi mnie, czy tobie też się trafią. No, zobaczymy. O nie, Shaxi, nie, nie. Chodziło mi, że będzie seria, ale nie, że będę ją przechodzić na 100% na nagraniach. Bo przypuszczam, że nie dałoby się tego nawet raz zrobić, przechodząc grę. No bo jakbym chciała ją zrobić na 100%, to pewnie ona ma kilka zakończeń, więc trzeba by było dokonywać różnych wyborów i w ogóle, więc no... wideo. I guess it's a good thing we never had any kids. Hard enough looking my parents in the eyes. They're going to a bomb shelter upstate, by the way. Along with your dad. I'm guessing someone will help him send you a message somehow.
I mean, I hope they will. Hell, I'm not even sure you'll get this message. If you do, I want you to know I never blamed you for following your dreams. It just... I was just mad it didn't fit better with what I imagined our lives would be. I really wanted a picket fence, big family, you know? I guess what I'm trying to say is I'm proud of you. And even though it's been difficult to be separated from you, I regret nothing. I'm happy. And I really wish I was able to say this without the sky falling down. I love you, Amy. I always have. And always will. Ojej, a ona pewnie tu umarła. Smutne. Hubert jeszcze nie wiem. Ale to smutne. Ciekawe, gdzie ona jest. Nic nie ma ciekawego. Pewnie zaraz się dowiemy. Aha, tego się nie da otworzyć. Tu jest ta apteczka chyba. Niedostateczne zasilanie. No to chyba jedyną drogą jest wejście w ten tunel. Jezu, jakie tu są dźwięki. Jak ona śmiała umrzeć, co za niesportowe zachowanie. No właśnie, chamstwo. Chamstwo w tym państwo. O, jest zapis. Dobra, tutaj widzę, że się nie przedostaniemy. Tu możemy przejść? Jezu, nie lubię takich ciasnych pomieszczeń. Aha, przeszliśmy naokoło tego. Jezu, tu znowu coś spływa po ścianach. Masakra. Stój się... Boże. Okej. Czy to jest Amy? Hey, are you? Don't hurt me. Nie mam zamiaru. It won't let me die. Nothing is allowed to die. Aha. What happened? An accident. Fixing the power. I was going to Theta. Anything I can do? If you see Masters or Harwin, tell them I need help. Okay? Amy needs help. To jest Amy. To jest właśnie Amy. Czyli ona nie została zabita przez tego robota, tylko jakby on ją podtrzymuje i pobiera jakieś życiowe, nie wiem co, mózgi, ale ona przynajmniej wie, że jest człowiekiem, widać, że jest człowiekiem, nie? Masakra. A jednak dostała bana na śmierć. O matko. Nie, przerażające. Masakra, co tu się dzieje? Tamten koleś był w ciele robota, ale ona przeżyła. I dziwne, że ten akurat ją zachował na tyle, żeby, nie wiem, z niej ściągać dane. Cholera wie. I założę się, że teraz będę musiała wyciągnąć to, żebym mogła ruszyć w ogóle tą kolejką i przez to ona umrze. Tu nic nie mogę zrobić. Super, zaczepiście. Ta gra mnie nie lubi. No ale lipa. Chyba nic innego nie mogę zrobić. On ją zsie. Kurde, nie mogę z tobą więcej pogadać, nie mogę ci dać tej wiadomości od tamtego gościa, który cię tak kocha.
Nie mogę zabić tego robota, strzelić mu w mordę czy coś. Za chamstwo. Wydaje mi się, że Amy chce umrzeć. No, biorąc pod uwagę jej obecny stan... No. Aczkolwiek z drugiej strony ona pewnie chciałaby przeżyć do tego z tej swojej miłości życia. Ja bym chciała umrzeć, będąc w takiej sytuacji. No ale z drugiej strony, jakbyś miała szansę się wydostać stąd jakoś? Nie wiem, może oni... mogą jakoś się wydostać, jakby ją, nie wiem... jakby mieli tutaj jakieś odpowiednie stacje medyczne i coś, to może by się dało ją uratować. Amy nie zdaje sobie sprawy z symbiozy, jaka się dokonała. Mhm. Może to była sugestia, by nic mu nie robić, bo to ją utrzymuje przy życiu. No pewnie tak, ale... no... nie jestem w stanie... chyba nic innego zrobić. O, mogę wziąć to. A masz w mordę, ty brzydki robocie, ty. Dobra, to nie ma sensu. Wygląda jak Ari. Jakbym miała szansę, to tak, ale ona chyba jej nie ma. No, na obecną chwilę nie, no bo jestem tu tylko ja, a ja kompletnie nie znam się na leczeniu ludzi. Sorry, Amy. Shit, are you okay? Are you okay? I don't know. I wanna go home. Przykro mi. A mogę już tego użyć? Nie. Muszę wyciągnąć ten drugi. Oh, fuck. Sorry. Przykro mi. Oh my gosh, po prostu nie lubię takich rzeczy. Aha, i teraz jest stabilne wszystko. Okej. Okay. Czyli teraz będę mogła się tam dostać. O, lipka. Nie lubię, jak takie rzeczy się dzieją. To jest smutne. Mam nadzieję, że tu zmutowany kurczak się nie pojawi przy okazji tego wszystkiego. I co? Dobra, teraz mogę. Shuttle Lean. Okej, wchodzę sobie. Tu jest jakaś notatka. Zatapialna śluza, zestaw naprawczy, pompa dwustronna, czyściciel, paczka zaworów, szczelki. Okej. Okay. Cokolwiek. Teraz Ania nie będzie mogła spać, bo zabiła Amy. No, żebyście widzieli. To jest takie smutne. Zwłaszcza, że ona miała miłość swojego życia. Za każdym razem, jak Ania mówi cholipka, to przypomina mi się Hagrid. No, racja w sumie, też tak mówił. Dobra. Shuttle J6. Activated. Standing by. Dobra, usiądźmy sobie. Ciśnijmy czerwony guzik. Okej, okay, co tu mamy? Czekajcie, a ja chcę do lampy. Kurde, gdzie ja chcę jechać? Bo ja już nie pamiętam. Dokąd ja miałam jechać? Czy to jest istotne w ogóle to, co ja tu wybiorę?
I nie będzie happy endu, no. Tak, ciemnoskórzy zawsze giną pierwsi. Chociaż tam w sumie jakiś koleś zginął też chyba przed nią, więc... Co ja mam tu wybrać? Mam jechać do Lambda? Do domu. Nie ma tu domu. Aha. Dzięki bardzo za followka. Wszystko trzeba zwiedzić. Aha. Jestem Y. A, Y. Dobra, to do Lambda. Puszczą nam jakiś film. A, autostrada do nieba. Okay. Aha. Our unique Atlantic Ocean location allows for this gigantic coil gun, running longer than a marathon, to safely launch projectiles without risk of damaging the payload with risky combustion. Super, czyli sobie strzela niczym z atmosfera stąd. And has a diverse staff of engineers and scientists. Together they are able to produce, assemble and launch the world's most sophisticated. Aha, statki kosmiczne. Tak z wody? Is also the home for multiple research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence, and deep sea construction. Lambda is Pathos-2's shipping dock and transportation hub. There you will be able to find shuttle trains leading to all the other parts of the station. Okay. Strada do nieba, czyli ma w planach nas zabić? No, coś czuję, że pewnie coś tu się stanie. No, wiedziałam. Au. Wiedziałam, że tak będzie. I za oknem siedzą jakieś dziewczyny i jedna właśnie powiedziała do drugiej, weź sobie jakiegoś żigola. O Boże! Cóż za towarzystwo tam masz? Czy ty możesz wstać łaskawie? Zabierz to swoje dziwne urządzenie, bo ono pewnie się przyda. Się rozbiliśmy. Załóż latarkę. Co to jest? Aha. Hmm. Czyli i tak pewnie byśmy się rozbili, obojętnie co bym tam nie wybrała. O, jeszcze wodę tu mamy. No pięknie, czy nasz bohater wie, że za nieautoryzowany przystanek jest plant? No, przypuszczam, że nie wie. Coś tu dzwoni. To jest jakiś telefon? Ej, telefon dzwoni. Odbierz. Simon, are you there? O, nasza Katrin. I was on my way, but then the shuttle train, it fucking crashed. Are you alright? The system says the section is sealed for suspected hull breach. No, I'm not alright. What the hell happened to the world? Why are we underwater? Well, you're really out of place, aren't you? Look, don't worry about that right now. I realize you're confused, but you're so close to Lambda. If you just keep going. How close? Can I walk there? Yeah, but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing. What you need to find is your section's maintenance hatch. It'll lead outside. Maintenance hatch. No Boże, znowu na zewnątrz. Ale ja tam w ogóle nie wiem, co się dzieje. I gotta go. See you soon, Simon. Okay. Catherine? Dobra. You okay? Miejmy nadzieję, że tak. Musimy znaleźć jakiś włas w takim razie. O, tu jest chyba. A co jest tam z przodu? To intryguje.
Aha, z przodu jest... Czy ja powinnam użyć tej apteczki, jak się rozbiłam? Bo ja w sumie nie wiem, czy ja jestem ranna, czy nie. Nie mam żadnego paska życia, powinnam jej użyć. Skoro mamy sobie niczym nie zawracać z głowy, to po co w ogóle coś robimy? Właśnie, lepiej umrzeć. Po co się przejmować? Nie używaj. Okej. Gdzie był ten włas? Okej, znowu ciasne tunele. Super. W dodatku obrzygane. No, w górę. Bohater widzi, że połączenie wygasło. Katyń, wszystko w porządku, na pewno ci odpowie. No cóż. Do najmądrzejszych on nie należy, ale nie przejmujmy się i tak go kochamy. Aha, bo znowu się zalewa wodą. O nie. Here we go again. Przygoda trwaj. Super, a gdzie tu jest wyjście stąd? Wow, gra mi się ścięła. Nie. Yeah. O, dobra. Jakąś drabinkę tutaj robią. Drabinkujemy się na górę w tym razie. O, super. Więcej otwartego morskiego terenu. I can find Lambda, right? I mean, really? How big can this ocean be? Jak wielki może być ocean? No brawo, Sherlocku. Ocean może być naprawdę wielki. Więc ja bym się tam tym nie wysługiwała. Dobra, to są jakieś światełka. Idziemy za światełkami. To zawsze jest jakiś dobry plan. Matko. Nie, ale super zrobili te drobinki wszystkie takie latające i... Wow, niesamowicie. Zaraz mnie coś tu będzie gonić, coś czuję. Jakieś 2/3 całej planety, ale co tam, no właśnie. Nie starczyłoby mu życia, żeby go zwiedzić. O, coś tu jest. Ale chyba nie do używania. Tam coś widzę. Ale to chyba też nie jest do używania. Tam też coś jest. Rybki jakieś pływają. O, tu. Czy to jest Lambda? Nie. Znaczy, chyba 350 metrów do Lambdy. Okej, dobra, idziemy. To raczej myślę, że niedaleko. W którą stronę mam iść? Tu nie mogę, więc idziemy wzdłuż rury. Czy cokolwiek to jest. Tu też nie mogę. Może jednak tędy. To jest jakaś ścieżka, ale tak... Aha. Lambda, super. Jest jakieś wejście? Nie. Jezu. Co? Jaki ból głowy. Ale co ciebie? To jest znowu coś czerwonego. Cokolwiek. Hej, X Papai. To chyba było pytanie retoryczne, wiecie. Chyba, że jest jakimś podwodnym Magellanem, czy co? Nie, nic nie róbmy. Ja się na nic nie zgadzam. Nie jestem na nic gotowa. Co za dziwne światełka. Też mi się to nie podoba. Idę tędy. Czy to jest wyjście?
Niech to będzie wyjście. Please. O, dobra, jest lampa. Ciskaj ten przycisk. Uff. Tak, nareszcie spotkamy Katrin. Nawet roboty cipają. Co się dzieje? No właśnie. Życie jest takie dziwne. Róbmy to, jesteś gotowa. Tak, wysadźmy ocean. Okej. Okay. Są jakieś kombinezony, może ten nasz bohater ma taki kombinezon na sobie. O, Chasing Katrin. Dobra, tu chyba nic nie ma ciekawego. Boi się. O, Jezus. Co tam się właśnie wydarzyło? Boję się. Ciekawe, co znajdziemy w tej lampie, bo szczerze powiedziawszy, nie sądzę, że spotkamy Katrin. No ale ona mówiła do nas, więc czymś musi być. Jeśli nawet nie człowiekiem, to może też robotem, może też ją pożarło i ona nie wie na przykład, kim jest. Katrin? Na co? Oh fuck. Fuck. Nie patrzę się, nie patrzę się, nie patrzę się, nie patrzę się, nie patrzę. Nie ma mnie tu. Może robot jakiś przyczepił coś podobnego do... jak do Amy. No właśnie. Nie wiadomo. Czy to poszło sobie? Okej. Okay. Ale mogę tu wejść? Nie. Też. No dobra, ale gdzie mam cię szukać? Jezus Maria. Tu? Simon, right here. Kpicie sobie, tak? Mówiłam, że ona nie będzie człowiekiem. No, not you too. I was really hoping you were human. Don't let the circuitry fool you. I was human once. Can't take anymore. This is everything's fucked. I give up. There's nothing left. Calm down. It's not the end of the world. You sure? It sure as hell looks like it. For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? I'm right here. Don't take this the wrong way, but I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking diving suit with some electronics left on for good measure. I don't. You don't want to think about it. We'll start thinking about it. I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. Before you do anything hasty, could you help me with something? What? I was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. Your project? How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay, focus. I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. I just need to access the computer. Oh, is that an Omnitool you're carrying? Oh, the door opener? I picked it up at Upsilon where I woke up. That'll have to do. Plug it into the terminal. Sure, whatever. Okej, okay, czyli ona faktycznie potwierdziła, what's a cortex chip? It will be że tak jakby nie jesteśmy człowiekiem. Just grab the chip and slide it into the Omnitool. Come on, I just need you to do this one thing for me. Sure, whatever. Czekaj, ja tu myślę, tak? What the fuck? Mi wyszło, że na kasie więc zwykle liczyć no nie można. Moment, czy babka też jest robotem? No właśnie.
Masakra. Przez to właśnie też jak wygląda... Kurde. To ona też nas widzi jako robota. Może my właśnie widzieliśmy siebie jako człowieka, a potem nagle zmieniliśmy się z powrotem w robota. What did you want me to do? The tool you're carrying. Plug it into the computer over there. Czyli ta Katrin też nie jest człowiekiem. Ciekawe, czy była człowiekiem w ogóle. Ale chyba była, bo wydaje mi się, że te wszystkie roboty po prostu pożerają tutaj ludzi. I zabierają im mózgi. Simon, put the Omni tool into the terminal. Dobra, czekaj. Muszę się... zastanowić, co ja mam robić, Boże drogi. Ciekawe, jak to się stało, że nie jesteśmy człowiekiem i czy jeszcze będziemy człowiekiem. No właśnie, bo to tak dziwnie, nie? Nagle się tu budzimy. Jezus Maria, Katrin, zamknij się. Może bohater jest jakimś androidem albo biobotem. No, albo ma go na przykład części elektroniczne, a jest jakby w części człowiekiem i w części maszyną. Lambda terminal 27 activated. The Omnitool is ready now. Should be easy enough. Just pick up the chip and slide it into the Omnitool. Why does a robot chip fit a door opener? It's standardized connect. Catherine? All right. Give this a try. Okej. Okay. Chip. Z niej wyciągnęłam duszę. Zdechnijmy ją. Custom Cortex chip found. Shutting down helper chain. Have a nice day. Actress, pretty much anything will fit. Oh, this feels weird. I'm in the Omnitool. Thanks. So, what's the project about? My project? Oh, well... I saved all the people on the station as brain scans and put them into an artificial world. We were going to launch it into space to save it from, well, all of this. Are you telling me that you were going to launch a computer world filled with people into space? Yes. It was just a pet project at first, but it got really serious after the comet took out the surface. Then, suddenly, it became very important, and it was officially named the Ark. That's appropriate. Ark. How far did you get? I don't know. That version of me that I am. It came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. I guess she could even still be alive. Weird thought. Uh-huh. So the talking robots, are they also scans you did? They could be, but I doubt it. I'd expect much more sense if that was the case. Ah, all right, file it. What's happening? I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Oh. Could you do me a favor and run into the other room and have a look? I don't seem to be able to view the files in this condition. I need to know that the Ark is safe. Sure, Kath. Thanks, I'll unlock the door for you. Mam totalnego... What was you said before? You're from Toronto? Minda. Yeah, I just went in for a brain scan and suddenly here I am. No właśnie. That doesn't make any sense. How? Why would anyone bring a scan from Toronto? You think that's strange? What if I tell you it was back in 2015? Whoa. No właśnie. O. Oh. Tyle masz mi do powiedzenia. Super, dzięki za to. O. Oh. My god. Okaże się, że ją naprawimy, ona się obróci przeciw nam i będzie roz... Może to jest sen. Ale to by było w sumie... trochę pójście na łatwiznę wszystko. Jakby się nagle okazało, że to wszystko jest snem. Jest tak, jakby nasz mózg przez jakiś czas jeszcze myślał... Sorry, still trying to figure out how you got here. Keep at it. I'd really like to know who thought sending a Canadian to the bottom of the sea was a good idea. Aha. Nasz mózg przez jakiś czas jeszcze myślał, że jesteśmy ludźmi, ale w pewnym momencie, w którym byśmy już zginęli jako człowiek, mózg zrozumiał, że nie jesteśmy już tym, kim byliśmy. I patrzcie, jakie to jest dziwne, że ona zdaje sobie sprawę z tego, że jest gdzie indziej i że ta inna Katrin może nadal żyć. I że tamta Katrin mogła dokończyć projekt, o którym ona myśli. A przecież jest skanem mózgu. That creature was
strangely... Blow mind! ...overbearing. Yeah. Fuck! Basically exploded with electromagnetism. That's bad for us, right? Confusing, at least. Gives the senses a good punch. Check the computer in the other room. My fucking god. Gdzie jest ten komputer? Tu? Nie, tutaj. Musi być gdzieś tu. Pewnie tutaj. Nie, no tu nie ma żadnego komputera. No chyba, że tutaj. Aha. O matko, tam jest to coś, to czerwone. No ale ja się muszę dostać do tego pokoju. No chyba, że to nie ten pokój. Boję się. Nie poszukaj łazienki. Wiem, że jest tutaj opcja przejrzenia się w lustrze. O Boże, w ogóle będziemy kończyć. Chciałabym kończyć, ale nie wiem, gdzie był zapis z tą gry. What tower? What are you talking about? Właśnie. This place is in ruins. All the cameras show static. It's so strange. O, tu jest łazienka, ale że tak powiem, lustro jest wybite. Ale tu mamy do leczenia się. Dobra, gdzie jest ten komputer? Catherine? Ja się boję. Nothing. Never mind. Na tym komputerze nie mogę tego sprawdzić, tu nie. Jedyne co mogę wejść tam. No chyba, że to już poszło sobie. Okej, okay, chyba sobie poszło na razie. Cokolwiek. Ale tu byłam, weszłam tu dookoła. Okej, okay. Kogoś tu zabiło. Nadal nie wiem, gdzie ten komputer, który miałam sprawdzić. W takim bądź razie ten mózg by musiał się rozwijać, żeby ta Katrin, z którą teraz rozmawiamy, miała jakieś teorie. No właśnie, bo to jest takie jakby AI. Sztuczna inteligencja. Jest wyjście na stację. Jest łazienka. Gdzie jest ten komputer, o którym ona mówi? No chyba, że tu. Gdzieś. Jest stacja online. A mogę ją zabrać stąd? Nie. Tu nic nie działa. No ona miała mi otworzyć pokój, więc przypuszczam, że to jest ten, ale tutaj nie ma żadnego komputera. A tu? To tu? Just check the computer. Yes, look for anything about the Ark. Okej, okay, to chyba tu. No dobra, odzyskane dane Arka. Mózg bardzo łatwo oszukać, dlatego stworzyli na ludzkość Matrixa. No w sumie. O, ankieta. Wywiad. Robin... Pass? Are you excited about the Ark? At first, I couldn't really see the point of it. But then I thought, why shouldn't we, right?
I mean, if we are able to save even just a small piece of ourselves, why wouldn't we do that? So you are in favor then? I think it's really important we do this. Okay. What are your thoughts on the Ark? It's a great idea. Finally, we have something to do. Am I right? Are you optimistic about the project's chances of, about the Ark reaching space? It can definitely be done. You already solved the biggest problem, how to actually get us all in there. Now all we have to do is build the damn thing and hope Phi is still operational. Yeah, I think we can do it, but it's not gonna be easy. Okej. Okay. Przemyślenia na temat Arki. Co jeszcze powiesz? Nie. Hubert, ogólnie chciałam już kończyć live'a, ale nie było zapisu gry i chciałabym jednak dojść do jakiegoś. What are your thoughts on the Ark project? The idea is just incredible by every definition. It really makes you think about what it means to be human. What makes you say that? Beyond the basics, beyond the superficial, I'm convinced there's something with even greater value. You have provided a platform which is not necessarily restricted to our digital progeny, but a means of actual survival. It's my sincerest belief that we can go on living through the reality of continuity. Czy to jest trochę nie na wyrost? Znaczy, no bo przecież oni tylko umieszczają jakby skany mózgu w jakiejś tam arce elektronicznej, więc tworzą po prostu Matrixa, w którym będą sobie ludzie żyli i jakaś tam część jakby tych ludzi, ale czy to oznacza jakby ciągłość przetrwania? Czy oni będą mogli się tam rozmnażać i, nie wiem, żyć jakoś normalnie? To jest takie dziwne strasznie. Znaczy, no żyć pewnie w jakimś tam sensie będą, ale czy będą się rozwijać? Czy będą, nie wiem, w stanie zasiedlić znowu planetę? No chyba nie. Więc to jest takie trochę... Kurczę, no dziwne. Is this from inside the Ark? Yes. Wow. That's some early renders of the world inside. Looks a whole lot comfier than this place. Jakieś tereny leśne. Okej. Okay. Znaczy, nie no, jasne, Shaxi, alternatyw za bardzo nie ma, nie? Ale chodzi mi po prostu, że ten gość tak bardzo podszedł do tego optymistycznie na zasadzie, że będą mogli, nie wiem, żyć dalej i zasiedlić dalej planetę. Przecież to jest bez sensu. Nie będą mogli, no bo to się nie da. Chyba. Będą tylko w cyfrowym świecie. To nadal... Schematy Arki. Okej. No nie chcę. Zobaczmy to. I found a tracker homed in on the Ark. Oh, that's clever. I wonder if I thought of that. Does it still work? I really need to know what happened to it. I think so. It's doing something at least. Where is it? Hold on. I'm trying to find it. Please let it be safe. To będzie problematyczne szukanie. Może coś tu? Może tu? Okej. Może gdzieś tu, na samym końcu. Ptał. Czyli Matrix, no... O, trafiłam. I found it. It's at a site named Tau. Oh, no!
it's on Earth. It's so close to Phi, they almost made it. Damn it, it won't make it for long in that state. A couple of decades at most. That's not much to build a future. If we got to it, could we get on the Ark? I suppose, but I'm not exactly flexible at the moment. Zabiorę się za sobą. I'll take us there. I can move, jump, swim, sort of. You're stuck in the door opener, the Omni tool. I'll just carry you there and you'll show me what to do. That sounds really risky. Besides, I don't like the idea of you carrying me around. To brzmi jednoś. Come on, Catherine, this is what you wanted to do. Your final mission. Let's launch the Ark. We would need to find a way to get into the Abyss. Can't take the climber without a power suit. We probably have to go to Theta and pray the Dunbat's still working. Okay, so we go to Theta. I don't know, it's pretty far. Catherine, look around. What else is there to do? Maybe there's still a working shuttle train that can take us to Theta. I doubt it. Just have a look around. Push comes to shove, I'll walk there. Okay then, I'll just eject from this thing. Don't forget to take me with you. I won't forget. Okej, okay, czyli będziemy mieli przyjaciółkę podróży. W sumie fajna. Tu jest ciekawego. Don't forget to take me along. The Omnitool. Dobra, czekaj. Słyszeliśmy tylko 3 wywiady. Nie mam pojęcia, na ile ankietowani byli poinformowani, jak to będzie wyglądało. Ale owszem, przyznaję rację, gość brzmiał jak po psychotropach. No cóż. Okay. Tu jest ciekawego. Strasznie dużo tych apteczek. Coś mnie zaraz tu będzie gonić pewnie. Ja już bym chciała kończyć, a nie ma zapisu stanu gry i to mnie denerwuje. Szkoda, że nie mogę sama sobie zapisywać. Okay, just be sure to plug me in again at some point. You got it. Good luck, Simon. Okay. Czy gra może mi się zapisać? Ciekawie się robi, no. Przypuszczam, że w takim razie musimy iść tutaj, ale tutaj się nie da. No dobra, to teraz świetne pytanie, co dalej? Podłączę. Strasznie dużo tych apteczek tutaj jest. To jest bardzo podejrzane. Tutaj nie mogę nic podłączyć, więc sobie sprawdziłam. A mnie nie obchodzi przyszłość. Teraz najważniejsze jest przeszłość, chociaż bez teraz nie byłoby przeszłości, więc teraz też jest coś istotne. O matko. Że ja po prostu mam stąd wyjść. No ale to... No bo chyba nic innego tu nie zrobię, nie? Czy tak, czy to już sam nie wiem. Więc nie mogę... No przestań się blokować. To jest wszystko zablokowane. Nie wiem, jak tu mam się dostać. Czy w ogóle da się tu dostać? Chodzisz raczej na koniec live'a. Da się, Hubert, ale wydaje mi się, że to działa na zasadzie checkpointu, czyli zapiszę tylko mi checkpoint. Czyli w momencie, kiedy... O! Tak jak teraz się ten mózg pokazuje. Czyli w momencie tego... tego, jak się pokazuje ten mózżek, to właśnie w tym momencie zapisuję. Nie działa to tak, że można sobie... O! Zapisać. No dobra, w każdym razie
Skoro się zapisało, to myślę, że będziemy kończyć. Moi drodzy, bo już... O Jezu. Ile czasu streamujemy. Już prawie 23, nie wiem. No, także zapisz i wyjdź. Tak. No, powiem wam, że ciekawie to wygląda. Bardzo ciekawie. Ciekawe, czy faktycznie ta arka istnieje i ludzie się tam przenieśli jakoś z tymi skanami mózgów. Ciekawe, czy znajdziemy w ogóle to. No, zobaczymy. Jakoś tam następnym razem. No, Timon, musisz, że tak powiem, sobie nadrobić w powtórkę. No, w każdym razie dzięki bardzo za to, że byliście. I myślę, że jakoś jeszcze w tygodniu się zobaczymy, usłyszymy. No, życzę wam dobrej nocy, miłego wieczorku i pa, pa!